I to jak wysokopować. Czyli oglądamy zwiastun Forza Horizon 5 razem, Forza Horizon 5 dodatku Hot Wheels razem. No i tutaj już widzicie sceny z nowego dodatku. Nowe samochody, tutaj widzicie Mosulera, Camaro jakieś ulepszone. Ten Mosler chyba już jest w grze, nie? Ale inną maskę miał. I tutaj Hot Wheelsowe jakieś pojazdy. Widziałem jeden ciekawy. Okej, okay, musimy trochę... Shaker standardowo. Tak. Tutaj pokazany. I czy mi się wydaje, że teraz te turbo, które mamy na tarasie, będą nas podbijać do góry, tak jak oni podskoczyli? Bo w trójce to było, że tak powiem, tak bardzo płasko, że aż się w nie wjeżdżało. Chyba nie, chyba też się będzie tak przejeżdżać. Zaraz sobie to przeanalizujemy. Nowością jest na pewno ta magnetyczna droga, no nie? To jest coś nowego, tego nie było wcześniej. No i druga sprawa jest taka, że mamy Festival Horizon Hot Wheels w powietrzu, a w trójce było to na ziemi. Tak? Skąd? Jak ty to wyczaiłeś? Festival, to zjeżdżałeś na sam dół i generalnie festiwal był na samej ziemi, mogłeś sobie zjechać tam na trawkę i tak dalej, a tutaj masz to w powietrzu. Okej, okay, dobra, czyli mamy jakąś lawę, jest jakiś lód i albo śnieg, albo lód. To jest chyba lód i tam na górze będzie można chyba jeździć, tak myślę. Po tym, właśnie, bo ciekawe jak po tym terenie będzie można śmigać. Czy tylko po tych torach? Czy tylko po tych torach, czy ten? Chodzi mi o te tutaj wloty na Mostlerze, one były? Są już w Mostlerze? Wydaje, że były, ale na masce to nie wiem, kurczę. Zobacz, tutaj coś jest. MT-700? Nie było tego, tak? To jest nowa wersja. Było, wlotów nie było, ale to na dole, co masz ten hak holowniczy, to było. To było, okej. Okay. Mi chodzi o te wloty. No i Camaro i tam jest Veneno? Nie. Co to jest? Nie. To nie jest. A czy lampy ma podobne do Veneno, ale... Cofnij, ja chyba wiem, co to jest, ale... Czekaj, jak powiększę, okej. Przypomina mi to Peugeota? Nie, to nie jest Lambo na pewno. Nie, to, nie. Albo Aston Martin może? Albo nie wiem, co to jest Zenvo chyba. To jest chyba Zenvo. A ktoś tu pisze Lambo Sian. Ale nie, Sian ma inne lampy. Nie. Sian ma inne lampy z przodu. Inne, nie, nie. I tutaj, no nie wiem, kurde, nie mam pojęcia. Lampy ciekawe. Ja znam ten samochód, wiem co to jest, ale nie powiem modelu i marki. To może coś jeszcze zobaczymy. Z przodu wygląda jak Ferrari, widzisz? Albo Aston Martin. No właśnie też takie mam wrażenie, że coś jak Aston Martin, nie? Valkyrie może? Zobaczcie teraz sobie te tereny tutaj. Startuje się stąd gdzieś i ja pierdzielę, zobacz jakie przewyższenie, tam wszędzie będzie można wjechać. Ale patrz, wow. To jest gigantyczna różnica, ty jesteś, oni są teraz praktycznie na samym dole, a możesz wjechać, no tak na oko patrząc, tak. To, na wysokość dwa razy większą niż była poprzednio w dodatku Hot Wheels. No tak wygląda. Tak to wygląda. Była tam jedna taka góra, na którą można było, wiesz, wjechać sobie taką... Właśnie, to druga sprawa. Była tylko jedna góra. Miałeś tylko jedną taką rampę. No, tylko jedna. A tutaj chyba wszystko będzie takie przesadzone. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie, to nie jest Lambo Huracan STO. To też nie jest. To nie jest żadne Lamborghini, to nie jest żaden Aston Martin Vulcan. Czekajcie, cofniemy sobie. Tu mamy trzy nowe Hot Wheelsy. Tu ten jest bardzo fajny, mega mi się podoba. Jakiś taki dostawczak. Miałem go kiedyś. Serio? Tak. Ciekawe. To jest też, no, trzy nowe pojazdy. To jest ciekawe, nie? Humbete 62. No i będą po zwykłej mapie teraz takie auta jeździć. Co wy na to? Dobrze. To jest, słuchaj, Brabham BT62. Tak się samochód nazywa. Dobra, lecimy dalej. Ten Hot Wheels ma przód, który wygląda jak tył od Peugeota 206. A faktycznie, no. Zobacz, jaki on jest taki pick-up jakby. Ze spoilerem tutaj. Mega śmiesznie wygląda. O, zobaczcie teraz tutaj, jak to widać. Całą tą mapę. Więc w ogóle za miesiąc gramy w to już, no nie? Tak. Bo dzisiaj jest 12, to my będziemy 19 lipca grać. Super. Patrzcie na to. Uważ, że ten wulkan, który widzieliśmy na pierwszym screenie, na pierwszym, wiesz, rzucie, jeździmy wokół niego tą trasą Hot Wheelsową i czuję, tak, że jakbyś odpowiednio szybko wjechał na tą trasę, to idzie z niej wypaść, żeby wpaść do środka tego wulkanu. Czuję, że to będzie mój cel na tą mapkę. Chyba tak. No tutaj nawet, nie? Jakoś. Nie wiem, tak, czy to w ogóle, czy będzie taka możliwość wyskoczenia przez tą barierę, bo te barierki tutaj są jakieś, nie? Wiesz, zawsze widoczne. Z tej trasy pamiętaj, że w trójce dało się tam latać po połowie mapy, jak źle się wybiłeś, to czuję, że będzie taka... Dwie rzeczy. Pierwsza. Mamy już jedną rzecz nową w Hot Wheelsach, czyli magnetyczną drogę, a druga sprawa zastanawia mnie, czy będziemy mogli budować swoje własne Hot Wheelsowe tory. To jest ciekawe. W sumie w trójce Horizon, jak był dodatek Hot Wheels, to nie mieliśmy jeszcze tego, tak, kreatora map różnych. Tak. Co za tym idzie, ciekawe, czy idzie dać w takim wypadku trasy Hot Wheelsowe na zwykłą mapę w Forzie, żeby doładowywać do wyścigów. No, to też będzie ciekawe. Dobra, lecimy dalej. O kurde, tutaj jakieś wodospady.
samochody. Fajnie wygląda ten teren. Tutaj między tym będzie można sobie jechać. O, takie będziesz miał wrażenie, jakbyś samolotem latał, bo to wiesz, wszystko takie wyprofilowane w odpowiedni sposób. I sceneria trochę jak z filmu Avatar. Tak, ej, też właśnie brakowało mi tego skojarzenia, ale jak to powiedziałeś, to od razu. Jakieś drzewo tutaj jest, drzewo życia, kurde. I to duże wszystko jest takie, nie? Takie ogromne, tutaj te wodospady, mega to wygląda. Pytanie, czy będziemy mogli jeździć tam samochodem? Na ile ta mapa będzie swobodna dla nas, no nie? Myślę, że tak, tylko wiecie, jak w sporcie się jeździ samochodami po kamieniach, prawda? No jeździ się, kurcze, gówniano. Tutaj między jakimś korzeniem sobie jedziemy, tam w tle widać. To jest spora ta mapa chyba będzie, tak czuję. Na pewno będzie większa od tej Hot Wheelsowej z trójki. To na pewno. Wygląda tak, jakby miała być bardziej podłużna, taka prostokątna zamiast kwadrat. Ona jest taka odległa wprost. Ale patrzcie, tutaj mamy taką sekwencję jazdy po terenie. Widzicie? Tu jakiś lodowiec albo coś. To jest lodowiec, zobaczcie. A to nie jest przypadkiem właśnie wokół tego wulkanu? Tak jakbyś po prawej stronie tego... Może być. Był ten wulkan cały. Może być, a tak. I zobacz, teraz jesteśmy wewnątrz tego wulkanu, który jest ogromny. Wygląda na to. Jest sporo większy od wulkanu, który jest w podstawce i można wewnątrz niego sobie jeździć. I tutaj są te przyspieszacze. Zobaczymy. Tak, i popatrz, jak tak, faktycznie. Na tym. Faktycznie, trochę skaczą na tym, no. O, czekaj, był ten samochód znowu. Tutaj mamy trochę lepiej widoczna. Nie wiem, co to jest. No to nie mam pojęcia. To jest Brabham BT-62. A to jest jakaś marka prawdziwa, czy to jest Hot Wheels? To jest marka prawdziwa, istnieje taki samochód naprawdę. To jest marka Brabham. Pierwszy raz. Ej, tył wyglądał jak z Lambo, te lampy. Bok wygląda jak z Astona Martina. Dach wygląda jak z jakiegoś Lotusa. Przód wygląda jak z Astona Martina plus Aston Martin Vulcan? Nie wiem. Forda GT, tylko tak. Przełożone do przodu. A ten dyfuzor jak z Ferrari, no kurde, 6 w jednym, dokładnie. Ciężko powiedzieć, co to jest? Nie? Hybryda wszystkiego. Ten Hot Wheels, który tutaj widzicie, on był już wcześniej, także to nie jest żadna nowość. Był w trójce chyba nawet. Mhm. No i teraz mamy chyba go nawet w grze dostępnego. Tak, tutaj mamy te magnetyczne tory, także będziemy mogli sobie pionowo... To nie jest jakiś nowy McLaren, ten niebieski? Czy on już jest? Powiększymy. To nie jest McLaren, to jest ten Mosler. A, ten chodzi ci. Tych McLarenów jest tak dużo, że ja już nawet nie wiem, który był, a którego nie ma. A poza tym to jest na pewno McLaren? No, mi tak wygląda. Ewentualnie mógłbym powiedzieć... Oj... Chyba to nie jest McLaren. Venom F5, jak to się tutaj pisze na czacie. Venom F5, już sprawdzę. To chyba nie McLaren. Tu jest Pagani, a to jest Huayra zwykła. I tutaj Zenvo było, nie? Faktycznie, no. Hennessey Venom to jest. Hennessey Venom F5 to jest, dobra. Fajnie, że napisaliście na czacie. Okej, okay, jedziemy to dalej. To do siebie podobne. No, jeszcze kurczę pieprzą, nie? Za dużo tego wszystkiego. O, i mamy tutaj taką sekwencję jazdy po offroadach trochę, także na pewno będziemy mieli jakąś tam swobodę, a jednocześnie ten świat nie będzie taki nudny, jak był w trójce, że mieliśmy tam, wiesz, płaską przestrzeń, wodę i parę wysepek, no nie? No i masz tu trochę nawiązanie do Meksyku, tymi wszystkimi skałami i tak dalej. Tak, dobra, co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś skrzyżowanie. Wiesz co, mi to wygląda, jakbyśmy faktycznie mogli z tego coś budować. Jakoś takie mam wrażenie, że coś takiego mogą zrobić, bo już mamy takie duże rampy do Forzy i myślę, że mogli... Znaczy, możliwości Xboxa pozwalają na to, żeby budować takie duże konstrukcje. Już się przekonaliśmy. Series, owszem, ale czy Wana? No skoro już taka możliwość edycji jest w Forzie Horizon 5 i jest ona na Wana, to myślę, że tak. Na ile będzie można budować te rampy, no to nie wiadomo. I czy w ogóle będzie można budować, nie? To też warto zaznaczyć, bo to jest tylko... Tu Zawisza pisze, żebym się modlił, żeby w tym wulkanie nie było torów magnetycznych. No nie, no bo już widzieliśmy na ujęciu, że jak byłeś wewnątrz tego wulkanu, to miałeś zwykłe pomarańczowe trasy, które nie przyciągają ciebie do siebie. Ja bym chciał wskoczyć do wulkanu też. O, zobaczcie, to jest ta trasa. Mam nadzieję, że to jest magnetyczna, bo mi się od razu tak kojarzy. Z tego co pamiętam, jak grałem w Hot Wheels Unleashed, tą grę na... Aha, no tak, w sumie. Też były takie trasy i one właśnie przyciągały ciebie. No, ciekawe. I tutaj mamy taką też sekwencję po offroadzie. Kurczę, to wygląda jak teren z podstawowej mapki, nie? Takie drzewa. Pewnie to, kurde, pokopiowali te drzewa i tak dalej. No, się śmiałem, jak to jest skopiowane i... No na pewno jest! I powiem, kuźwa, przecież już to widziałem, nie? Patrz, co tutaj jedzie, zobacz. Tego nie ma chyba w grze. To jest KitKat.
kart, ale jak to się nazywa ta dyscyplina? Nie pamiętam. To jest jakiś go-kart dla... Tak, wyścigowy. Mario Kart, tak, będzie Mario Kart. Z takimi samochodami niedługo będziecie się ścigać, już w wakacje będziecie się ścigać na standardowej mapie, jak nie kupicie sobie dodatku. Więc tam było coś nowego, tutaj jest ten nowy Hot Wheels. Ojej, a tutaj co się dzieje? Tutaj jest ten nowy Hot Wheels, tutaj jest Metro, tu chyba jakaś Ferrarka, tutaj Formuła Drift, a tu też ten nowy Hot Wheels. Nowości nie ma, to co? Nie. No nowo to widzieliśmy już na trasach, nie? Ale faktycznie masz rację, że to wszystko jest w powietrzu tutaj, zobacz. Jo, dupca, zobacz na to. I to jak... Ej, to jest w chmurach! Co jest? Czekaj, czekaj. W ogóle. Wow. To jest wszystko w chmurach i z tego się zjeżdża gdzieś tam na dół, to jest Festiwal Horizon. Totalnie popieprzone, nie? Dobra, jedziemy dalej. To też druga sprawa, ciekawe, czy ten Festiwal Horizon będzie się rozbudowywać tak jak na podstawowej mapie teraz mieliśmy te, wiesz, rozbudowy. Na początku może inaczej będzie wyglądać, nie będzie aż taki duży, może nie będzie tak wysoko, no nie wiem. Zobaczymy. Tutaj chyba Hot Wheelsowe pomieszane z Formula Drift samochody. Tutaj też znowu te trzy Hot Wheelsy i z tyłu nie wiadomo co. Okej, okay, no to chyba mamy pozamiatany cały zwiastun. Najważniejsze rzeczy żeśmy wyciągnęli. Parę nowych samochodów, ale nie dużo, no nie? No powiedzmy chyba 4 nowe modele albo 5. To jest chyba też nowe, to przeoczyliśmy. To. Wcześniej był taki samochód, ale nie ten konkretnie. Możliwe. No Twin Mill, ten co jest z tyłu, jest na pewno. Ten jest, ale tego chyba nie było. Ale on jest bardzo podobny do tego, co już w Fordzie jest. Jak on się nazywa? Bone Shaker, o. Bone Shaker, no. Chodzi mi o typ samochodu, czyli to jest chyba te takie obniżone stare samochody, jak one się nazywały? Hot Rody. Hot Rody właśnie, no. Jest ten wulkan. Ej, masakra to będzie. Ja, ten festiwal w niebie. W niebie, kurde, zobacz. Kosmos, ale patrzcie, to nie da się przyjrzeć, nie? To wszystko tak powycinali. Bardzo krótkie nie? To jest, żebyśmy jak najmniej wyciągnęli. Mega fajnie to wygląda. No dobra, moi drodzy. Być moim zdaniem, będzie. Myślę, że tak. Zresztą, no to będzie pierwszy dodatek do Forza Horizon 5, nie? Na pewno będzie większy niż pozostałe dodatki z pozostałych, wcześniejszych części, więc myślę, że warto będzie wydać na niego ten hajs. Na pewno dużo czasu się w nim spędzi. Ale czy specjalnie dla samochodów kupować ten dodatek? No chyba nie. Raczej jest ich mało, nie? Niżej dla aut. Mhm, raczej tak. Dobra, moi drodzy, zrobiliśmy sobie przegląd. No jest fajnie, ale spodziewaliśmy się tego, nie? Już było trochę przecieków, jak się okazało. Wow, w 100%, bo już wiedzieli. Jak przy premierze Forzy, bo Forza Horizon 5 rok temu, nie? Przy zapowiedzi. Bo wtedy kompletnie żadnych przecieków nie było. Nie. I tylko było na zasadzie, okej, okay, może być, może nie będzie. Ja też nic nie wiedziałem, chociaż mam kontakty w Microsoftie. Nic nie wiedziałem. Jak zobaczyłem, to miałem takie, wow, no ale kiedy mieliby to zapowiedzieć, jak nie wtedy, prawda? Ja oceniam ten dodatek na 8 na 10. Chociaż jeszcze w niego nie zagrałem, ale lubimy oceniać, zanim w niego zagramy. Powiedzmy, zanim jeszcze nie zobaczyłem pełnej mapy, dam 6 na 10, bo powiem tak, zapowiada się spoko, jestem mega zajawiony, ale wiadomo, że często jest tak, że to, co dostajemy finalnie, ma się nijak do tego, co dostajemy na trailerze. Mm-hmm. Na trailerze może być super fajnie, a koniec końców grę skończymy w jeden dzień. Także tu nie ma co... No, też tak może być. Ale jestem pozytywnie nastawiony. Też tak może być właśnie, że się ten dodatek szybko skończy, nie? Że wyjeździmy wszystkie drogi, zrobimy to, co mamy zrobić i wiesz, jalo. Ale jestem bardzo ciekawy tych terenów tutaj dookoła, czy będzie można je sobie pozwiedzać, no nie? Byłoby naprawdę fajnie. Na pewno. Asza wpisze, że myślał, że będzie znowu Lego. Spoko, nie ma znowu Lego, nie martw się. Jest znowu Hot Wheels. Jest znowu Hot Wheels, no. Fajnie, będzie ten Venom Hennessey, nie? Nowy. On był chyba w The Crew 2. W którejś grze był wyścigowy, już nie pamiętam. Albo on był w Gran Turismo. Nie wiem, miesza mi się to wszystko. Dobra, moi drodzy, dzięki wam bardzo. Dzięki wam bardzo, że wpadliście na tego streamka. Trochę żeśmy sobie poglądali. No, większość zwiastunów oglądaliśmy takich sobie, no wiecie, z gierek, które nas niespecjalnie interesują. Na pewno nie będę ich ogrywał gdzieś tam na YouTubie. Może gdzieś tam niektóre sobie ogram na Twitchu tutaj na kanale. Ale no. A, w Project Cars 3 był, faktycznie. No, okropna jest ta gra, ale był, faktycznie, no. Dlatego nie pamiętasz, bo... No, właśnie, no. Takie złe rzeczy lepiej zapominać. No. PC Gaming Show, co to jest? Nie mam pojęcia. Tutaj ziomek napisał PC Gaming Show. PC Gaming Show 22. A, to jest od portalu PC Gaming. Nie wiem. To nie, tam chyba nie będzie nowych premier, wydaje. Pokaz gier PC?
chcieliśmy zobaczyć Forzę, zobaczyliśmy, ja jestem usatysfakcjonowany. Ja też. Najważniejsze dla mnie jest też to, że pokazali, czy zapowiedzieli Forzę Motorsport 8, bo czekam na Motorsporta. Tak, bo dodatek DLC do Forzy 5 był potwierdzony, że mają pokazać, ale co do Forzy Motorsport 8, to była jedna wielka niewiadoma. Może tak, ale niekoniecznie, dlatego z tym to jestem zachwycony. Z drugiej strony ogromny props za to, że chcą w ogóle tę grę tak dopracować i nie wypuszczają gniota od razu, tylko naprawdę długo pracują, testują i wiadomo już, że dużo osób podostawało dostęp do tej gry. Graczy normalnie, fanów Forzy, podostawało dostęp do tej gry i to nie są youtuberzy, zobacz. To są osoby takie z forum Forzy, którzy dużo się tam gdzieś udzielali i oni dostali dostęp do Motorsport 8 i testują tę grę. I mają jakieś tam embargo na te, wiesz, na materiały, jakiekolwiek informacje. Nie? Dużo gra w tę grę, dużo się udziela, raczej więcej ma na temat do powiedzenia niż youtuber, który ograłby, żeby sprawdzić, co to jest, ale ta osoba faktycznie testuje i mówi im, co jest nie tak i co jest do poprawienia. Tak. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że oni od początku tej serii może są z tą grą, nie? No. Dobra, moi drodzy, dzięki wam bardzo. Trzymajcie się, życzę wam dobrej nocy i do usłyszenia. Hejas! Pa, pa!